Wydaje mi się, że ten filmik powinien powstać już dawno. Za długo milczałam, za długo kryłam gdzieś swoje uczucia, emocje i było tak, że po prostu nie chciałam wam powiedzieć tego. Wszystko ma swoją dobrą i złą stronę i to zależy, jak patrzymy. Czy patrzymy właśnie tak pozytywnie, czy negatywnie. A ja w pewnym momencie zaczęłam patrzeć na widzów, na was negatywnie. Gdzieś tak jak widzowie mi się pokazywali, tak ja ich odbierałam. I na pewno takim osobom nie chciałam mówić tak szczerych rzeczy, jak powiem w dzisiejszym filmiku. Dokładnie chciałabym poruszyć trzy rzeczy i chyba przejdę do pierwszej. Gdzie ja w tym momencie w ogóle jestem? Jestem w moim mieszkaniu? Tak, wiem, że to może bardzo brzmieć tak szalenie, bo kilka dni temu, 10 dni temu wrzuciłam filmik z moim nowym pokojem i wszystko stało się bardzo szybko. Chciałam zrobić coś, co mnie w końcu jakoś obudzi, otrzeźwi, da mi taką motywację do działania i miejsce, gdzie będę mogła kupować roślinki i mieć swoją quinoę ryżową w lodówce, mieć produkty w lodówce, które się wybrały w sklepie i mieć cały dzień spuszczone rolety, kiedy świeci słońce i to cię drażni. No może ja nie mam rolet, to byłby problem. Posiadanie swojego mieszkania to duży obowiązek, duża odwaga i to wszystko było bardzo, bardzo spontaniczne. W 3 dni przez 12 godzin dziennie obsesyjnie szukałam mieszkania, aż w końcu jestem tutaj. A jeśli chodzi o mój stary pokój, to jest cudowny, jest piękny i będę do niego wracała całe życie. Są tam moi rodzice, jest tam Mercy, która niestety nie może być tutaj ze mną. Smutne. No i to zawsze będzie taki naprawdę piękny pokój, gdzie też będę starała się nagrać jakieś filmy dla was, gdzie no będę wracała z każdym możliwym razem. Właśnie ta pierwsza rzecz, czyli to, że mam mieszkanie, była jedną z rzeczy, których nie chciałam wam mówić. Mimo, że gdzieś na Snapie mogliście się domyślać, bo robię tam te obiadki i przychodzą jakieś rzeczy, roślinki, kupuję obrazy i książki i tak wszystko tutaj robię. Ale jednak nie chciałam tego mówić tak oficjalnie, bo boję się, że po prostu ktoś no gdzieś zobaczy, gdzie mieszkam, gdzieś się dowie, gdzieś tutaj odkryje moje miejsce i będą do mnie przychodzić widzowie, tak jak zazwyczaj robili. Gdzieś tam fajnie się dobijać, czy do domu rodzinnego, czy po prostu wszędzie. Znaczy, relacja z fanami jest bardzo trudna, to znowu możesz spojrzeć na to negatywnie i pozytywnie. Jeśli patrzysz negatywnie, to widzisz negatywne rzeczy, czyli to takie psychodążenie, żeby mieć zdjęcie, autograf, czy to z mojego punktu, z punktu widzenia osoby, która zawsze była introwertykiem, gdzieś zamknięta w piwnicy, lubiąca być sama ze sobą, która potrzebowała spokoju, zawsze się chciałam wyprowadzić do miasta, żeby poczuć coś takiego właśnie, że nikt mnie nie zna i tak, no z popularnością narodziło się, wiecie, coraz więcej obserwacji, spojrzeń i czegoś, czego no ja w moim życiu na pewno bym nie chciała. Tutaj też było właśnie różne pytania, czy chcę nadal nagrywać na YouTubie, co się wiąże, czy chcę być nadal znana, popularna, ja chcę dążyć do tego. Odpowiedź brzmi nie. Gdzieś tam zawsze w robieniu filmów popularność to był dodatek do tego wszystkiego i uważam, że no ja nie mam takiego charakteru. Kiedyś może zrobię filmik dla was, jak to jest być osobą popularną z punktu widzenia takiego właśnie mnie. Nie mam potrzeby, żeby ludzie robili ze mną zdjęcia, mówili o mnie, żebym była gdzieś tam w punkcie zainteresowania, żeby ktoś piszczał na mój widok. Totalnie nie chcę, nie potrzebuję tego. Bardzo cenię sobie właśnie spokój, prywatność, cenię sobie właśnie takie rzeczy i nie do końca mi pasuje to, jak wygląda moje życie teraz, ale zobaczymy, jak dalej będzie. Na pewno nie chciałabym, tak jak teraz, przerywać na pół roku YouTube'a. Chociaż z drugiej strony YouTube też mnie ostro rozczarował. To, co się stało w przeciągu tych kilku miesięcy i to, jak YouTube zamienił się właśnie w takie dziwne celebryctwo. Ja na pewno nie chcę być jakąś celebrytką YouTube'ową, mam nadzieję, że nikt mnie tak nigdy nie odbierał. To, jak bardzo na YouTubie mówi się o YouTubie, o YouTuberach, gdzieś te dramy, skandaliki i takie plotki i to wszystko się tak napędza, jak taki pudelek YouTube'a. Chyba robienie filmów jest na ostatnim miejscu. Jakościowych filmów, fajnych treści, mniej ważne w serwisie, gdzie się robi film,
są bardzo, bardzo trudne tematy dla mnie, ale może wróćmy do tego, że mam mieszkanie i... Okej, dobra, musiałam zmienić aparat, bo bateria mi się rozładowała i z GH4 przeszłam na Canona 5, także będę pewnie niezadowolona z jakości, ale trudno, kontynuujmy, chcę w końcu nagrać ten filmik i nie chcę wam teraz mówić, że film będzie co tydzień i obiecywać, że co tydzień będzie odcinek, bo wiecie, powiem, że co tydzień, a przez przypadek nie będzie odcinka kilka miesięcy, tak... Tak zresztą zawsze jest z filmikami wracającymi. YouTuberzy obiecują, a kończy się na filmiku wracającym. I niestety tak... Okej, wydaje mi się, że mogę przejść do drugiej rzeczy, którą nie do końca wiem, czy chcę wam powiedzieć, ale to może jakoś tak rozwikła wszystkie plotki i też nie będzie jakiegoś takiego domniemania i domysłów, tylko po prostu... Te wakacje były jednymi z najgorszych wakacji w moim życiu. No dobra, może nie aż tak, bo był Igor, a z Igorem każdy dzień jest lepszy od tego, kiedy Igora nie było. Ale wakacje odstawiłam leki. Nie leczyłam się. Myślałam, że dam sobie radę sama, a nie jest to takie łatwe. W okresach maj, czerwiec, kiedy stało się dużo niemiłych rzeczy, o których nie mogę wam mówić, i kiedy byłam cały czas w rozjazdach, nie miałam jakby swojego miejsca, swojego domu, cały czas tylko jeździłam pociąg i trochę... No gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które się stały i o których nie do końca mogę powiedzieć, przechyliły szale do tego wszystkiego, jakby... Okej, dobra, w Polsce świadomość chorób psychicznych jest taka, że ktoś, kto ma problemy z psychiką, jest jakiś nienormalny, je szkło, ma odpały, szał, psychoza, schiza i tak dalej, a każdy z nas przecież ma psychikę i każdy z nas ma swoje emocje i to nie powinien być temat tabu, tylko otwarcie powinno się o tym mówić. Ja osobiście nie mam jakichś odpałów, nie jestem... Może akurat jestem trochę szalona, ale jestem po prostu bardziej smutna, bardziej wrażliwa, podatna na stres, lęki, na załamanie. Mam depresję i nie lubię o tym mówić, nie będę o tym za dużo mówić. Po prostu się leczę, bo nie daję sobie rady, a ja wiem, że dużo jest takich podejść, że... To jest prawdziwy antydepresant, a to jest shit. Ja mam świadomość rzeczy, które potrafią mnie uspokoić, uszczęśliwić, sprawić, że będzie dobrze. Wiem, co powinnam robić, wiem, że trochę ruchu, trochę biegać, nie wiem, kawa, endorfiny, czekolada. Biorę codziennie cynk i magnez, takie, wiecie, niby głupoty, a jednak, żeby wyjść czasami po prostu z domu, coś zrobić, zrobić film, nie wiem, zjeść coś dobrego, obejrzeć coś fajnego i jakby wiem, co powinnam robić, żeby dążyć ku mojemu zdrowiu, szczęściu, równoważnik, ale no niestety są takie dni, kiedy nawet nie chcesz wstać z łóżka i nie wyobrażasz sobie nawet wstać. Mam duże problemy ze spaniem, to jak bardzo mam rozregulowany tryb. Sen jest bardzo, bardzo ważną rzeczą w takich sprawach, w układzie nerwowym, w czymś, co powinniśmy dbać o normalny układ, a ja całe życie tak naprawdę sobie to rozwalałam. I jestem ku dobremu i myślę, że będzie bardzo dobrze, bo idzie zima, moja ulubiona pora roku i coraz bardziej czuję się właśnie tutaj, w moim mieszkaniu, jak w domu, czuję się dobrze i będzie dobrze. Bardzo, naprawdę bardzo nie lubię też komentarzy na temat depresji, bo zazwyczaj piszą to osoby, które totalnie nie są w temacie i nie wiem. To nie jest tak, że cały czas jestem smutna, bo teraz na przykład widzę dużą poprawę. Zresztą nie chcę za bardzo tłumaczyć osobom, które nigdy nie były u psychiatry, które nigdy nie miały w ogóle styczności z tym tematem. Dobra, przechodzę do trzeciej rzeczy, bo właśnie siedziałam w ciszy przez 7 minut i nie chciałam już kontynuować filmu. Dzisiaj jest 1 października i w końcu dodałam ten film, w końcu jakoś tak nadrobiłam ten stracony czas między nami i tak jak kiedyś bardzo się otwierałam, bardzo mówiłam szczerze do was, tak teraz gdzieś ufam, że w tej dużej publiczności będą fajne osoby, będą wyrozumiałe osoby.
takie jak ja, bo nie do końca wiem, jaka jestem, ale na pewno mam w sobie dużo wrażliwości, zrozumienia, dużo empatii do świata. Ani nikomu nie życzę źle, ani nie rozumiem i nie akceptuję, kiedy ktoś mi życzy źle. To chyba tyle. Jeszcze dużo rzeczy musimy nadrobić, bo przez pół roku praktycznie nie było filmów. I no dobra, to może zacznijmy chociaż od tego, że mam kolorowe włosy, znowu tak jak kiedyś, jak Szalona Zuzia, jak Banshee, są niebieskie. Nie czuję się sobą teraz, to jest strasznie dziwne. Czuję się jak stara ja, ale jednocześnie fajnie, jest fajnie. I ścięłam te włosy, ale to już chyba wiecie. Ogólnie ścięcie włosów uważam za jedną z takich naprawdę fajnych rzeczy. Bardzo mnie to odświeżyło i dało takiej jakiejś, nie wiem, motywacji, odwagi, pewności siebie i jest mi tak lekko, lepiej i mam gdzieś wszystko, po prostu mam sobie krótkie włosy. Zaraz jeszcze je podetnę bardziej, bo już są za długie. Aha. Nie uważam, że długie włosy to symbol kobiecości, nie uważam, że długie włosy są komukolwiek do czego potrzebne. Niech każdy wygląda jak chce. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to to, że zaczęłam wklejać inne zdjęcia na Instagrama i gdzieś jestem bardzo, bardzo zadowolona, na pewno będę chciała w tym kierunku iść. Po prostu robić ładne zdjęcia, chcę robić zdjęcia, uwielbiam to i tutaj też właśnie w tym mieszkaniu mam teraz do tego jakby ku temu warunki i cieszę się, że będę mogła robić coraz ładniejsze zdjęcia, tak jak robię już od 3 miesięcy. Zmieniłam tego Instagrama na lepszego. Kolejną rzeczą jest to, że w wakacje, gdzieś tam na Snapchacie może widzieliście, ale skoczyłam z 2 wież. Może zobaczcie teraz ten filmik? Nie, ej, boję się! Kto byś chciała? Nie, boję się. Boję się! Ready, set, nie, go! Nie, poczekaj, jeszcze raz. Okej, powtóreczka. No. Połóż rękę. Uwaga, będę odliczał. Ready, set, go! To byłam ja. Skoczyłam z takiego czegoś. Porównywalne do Banshee, naprawdę masakra. Smutno mi, że nie zrobiłam o tym filmiku, tak jak mi smutno, że nie zrobiłam filmiku z Openera, gdzie byłam razem ze studio Tymbark. Zawsze możecie sobie nadrobić, zobaczyć, pooglądać odcinki, bo w sumie dużo tam nie pokazałam. Byliśmy w Zakopanem, nad morzem, byliśmy w wielu fajnych miejscach, właśnie na Openerze. Jeszcze większa nowość, której nie mówiłam na YouTubie, a gdzieś tam na Facebooku w sumie już mówiłam. Będę w kinie, w filmie do kin, w Szkole Uwodzenia Czesława M. Co prawda jest bardzo, bardzo, bardzo mała rola, ale i tak jestem dumna, bo zwiastun już mnie rozwalił na łopatki i gdzieś tam czuję, że wow, to będzie dobry film. No nie mogę się doczekać premiery. Wow, wystąpić w filmie pełnometrażowym w kinie. Wow. Dziękuję bardzo Czesławowi za zaproszenie, bo dzięki niemu w sumie tylko wystąpiłam. Wakacje również wybiło mi 800 tysięcy subskrypcji. Uważam, że nie zasługuję trochę na tą liczbę. Z innej kompletnie strony to nie chcę mieć 1 000 000 subskrypcji. Nie jest to moim priorytetem życiowym. Nie muszę tego. Nie rozumiem tego. Tej walki, tego wyścigu szczurów o to, żeby mieć te subskrypcje, te miliony. Ja nie chcę być popularna, przynajmniej nie tak, żeby dążyć tylko w jakąś popularność. Ja chcę się teraz skupić na moim życiu, na moich zdjęciach, moich filmach, na moim mieszkaniu, na takim spokoju i gdzieś tam mam nadzieję, że wyjdę na ulicę i będzie spokój. No ale 800 tysięcy subskrypcji jest. Jeśli to jest dla Was bardzo ważne, to jest tyle. Ale na pewno to nie będzie najważniejsze. Chcę trochę odbudować taką więź między nami. W końcu, kiedy już wezmę z mojego starego pokoju do mieszkania komputer, to będę nagrywała Simsy. To chcę, naprawdę. Gdzieś tam się już tak stęskniłam i ta rozgrywka i chcę wrócić do Simsów. To jest moje postanowienie.
bardzo interesuje się sztuką, historią sztuki, sztuką starożytną. No, mam dużo tematów w sumie, które mnie pasjonują i chciałabym to rozwijać i właśnie też w kierunku fotografii, żeby zdobywać gdzieś wiedzę na poziomie właśnie takiej sztuki, aby to później wykorzystywać i w filmach, i w fotografii. Wszystko jest znakiem zapytania, nic nigdy nie jest pewne, nie wiadomo, czy zaraz nie będą jakieś dołki, doły, kaniony, ale cieszę się, że w końcu nagrałam ten filmik. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie i to, no. Ogólnie ta trzecia rzecz to właśnie było to wszystko, to całe podsumowanie. Co chcę, co było, co gdzie i plany. Także to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że komentarze będą mniej więcej dobre, chociaż pewnie zaraz dowiem się od tych z serii Najmądrzejsi, jaka to nie jestem, jak to w ogóle oni wiedzą jak żyć. Dzięki. Możecie mi pisać komentarze i o sobie, i o mnie, i po prostu pytać się o co chcecie i postaram się zrobić kolejny film, także